Wyobraź sobie czasy, gdy ludzkość dopiero rozpoczynała swoją podróż, a wielkie cywilizacje, takie jak Egipt, Indie i Grecja, kwitły. W tych miejscach mędrcy byli strażnikami najgłębszych tajemnic wszechświata. Jedną z tych fascynujących prawd była idea, że ludzki umysł ma niezwykłą moc kształtowania i wpływania na rzeczywistość wokół nas. Ale co nas skłania do uwierzenia w to? I dlaczego powinniśmy się tym przejmować? Od egipskich hieroglifów, które ujawniają praktyki medytacji i wizualizacji, po Wedy w Indiach, które opisują umysł jako potężne narzędzie do manifestowania pragnień, starożytna mądrość zawsze wskazywała na bezpośrednie połączenie między naszym umysłem a światem, który doświadczamy. W starożytnej Grecji filozofowie, tacy jak Platon i Arystoteles, badali ideę, że myślenie i percepcja kształtują rzeczywistość. Ta wiedza nie tylko przetrwała próbę czasu, ale także znajdują rezonans w odkryciach współczesnej psychologii i fizyki kwantowej. Jedną z tych fascynujących prawd była idea, że ludzki umysł ma niezwykłą moc kształtowania i wpływania na rzeczywistość wokół nas. Ale co nas skłania do uwierzenia w to? I dlaczego powinniśmy się tym przejmować? Od egipskich hieroglifów, które ujawniają praktyki medytacji i wizualizacji, po Wedy w Indiach, które opisują umysł jako potężne narzędzie do manifestowania pragnień, starożytna mądrość zawsze wskazywała na bezpośrednie połączenie między naszym umysłem a światem, który doświadczamy. W starożytnej Grecji filozofowie, tacy jak Platon i Arystoteles, badali ideę, że myślenie i percepcja kształtują rzeczywistość. Ta wiedza nie tylko przetrwała próbę czasu, ale także znajdują rezonans w odkryciach współczesnej psychologii i fizyki kwantowej. Na przykład koncepcja obserwatora w fizyce kwantowej, gdzie akt obserwacji może wpływać na wynik eksperymentu, odzwierciedla starożytne nauki o mocy umysłu. Słynne badanie prowadzone przez fizyka Eugena Wignera sugeruje, że świadomość może wpływać na zjawiska fizyczne. W psychologii efekt placebo pokazuje, jak nasze przekonania mogą mieć realny wpływ na zdrowie i dobrostan. Dlaczego jednak powinniśmy się tym przejmować dzisiaj? Zrozumienie tego połączenia może przekształcić naszą percepcję siebie i świata, oferując nam potężne narzędzia do tworzenia życia bardziej zgodnego z naszymi pragnieniami i marzeniami. Wyobraź sobie, że możesz zastosować tę wiedzę, aby poprawić swoje codzienne życie, znaleźć równowagę i harmonię oraz odblokować potencjał, o którym nigdy nie marzyłeś. To nie tylko abstrakcyjna teoria, to coś, co można praktykować i obserwować na co dzień. Przykładem tego jest medytacja, która ma głębokie korzenie w duchowych praktykach starożytnego Egiptu i Indii. Dziś medytacja jest szeroko uznawana za jej zalety w redukcji stresu, zwiększaniu koncentracji i promowaniu ogólnego dobrostanu. Badanie po badaniu pokazują, że medytacja może dosłownie przebudowywać mózg, poprawiać zdrowie psychiczne i zwiększać zdolność empatii. Dodatkowo wedyjskie rytuały, które obejmowały mantry i szczegółowe wizualizacje, pokazują głębokie zrozumienie, jak skupienie umysłu może przynieść namacalne zmiany w codziennym życiu. Te rytuały są prekursorami nowoczesnych praktyk wizualizacji i afirmacji, szeroko stosowanych w rozwoju osobistym i psychoterapii. Kontynuując naszą podróż, zagłębimy się w konkretne praktyki starożytnych cywilizacji i jak wykorzystywały umysł do kształtowania rzeczywistości. Te praktyki nie były tylko pustymi rytuałami, ale starannie opracowanymi metodami, aby odblokować ludzki potencjał i wchodzić w głęboki i znaczący sposób w interakcję z wszechświatem. Zacznijmy od starożytnego Egiptu, cywilizacji, która wyróżniała się głęboką wiedzą duchową i ezoteryczną. Egipscy kapłani praktykowali formę medytacji i wizualizacji zwaną heka, co można przetłumaczyć jako magia lub moc słowa. Poprzez metodyczne rytuały i powtarzanie słów mocy wierzyli, że mogą wpływać na wydarzenia fizyczne i duchowe. Te rytuały obejmowały recytację zaklęć, tworzenie amuletów i przeprowadzanie ceremonii, które kierowały energią umysłową do określonego celu. Dowody archeologiczne pokazują, że te metody były używane do promowania zdrowia, zapewniania sukcesu w zbiorach, a nawet ochrony narodu w czasach wojny. Przechodząc do Indii, znajdujemy Wedy, święte teksty, które stanowią podstawę hinduizmu.
Wedy zawierają liczne odniesienia do używania myśli i medytacji do wpływania na rzeczywistość. Yoga Sutra Patanjalego, jeden z najbardziej wpływowych tekstów, opisuje techniki medytacji, które pozwalają praktykującemu osiągnąć stan jedności z wszechświatem. Praktyki takie jak dhyana, głęboka medytacja i samadhi, stan pełnego pochłonięcia, są sposobami na trenowanie umysłu, aby przekraczać fizyczne ograniczenia i osiągać stan czystej świadomości. Współczesne badania neurologiczne prowadzone przez dr Sarę Lazar z Harvard Medical School potwierdzają, że medytacja może zmieniać strukturę mózgu, zwiększając ilość substancji szarej w obszarach związanych z nauką, pamięcią i regulacją emocjonalną. W starożytnej Grecji filozofowie, tacy jak Platon i Arystoteles, badali związek między umysłem a rzeczywistością w sposób filozoficzny. Platon w swoim dziele Republika wprowadził koncepcję świata idei, gdzie zasugerował, że rzeczywistość fizyczna jest tylko cieniem doskonałych idei istniejących w umyśle. Arystoteles z kolei skupiał się na tym, jak percepcja i logiczne myślenie kształtują nasze rozumienie świata. Choć te koncepcje wydają się abstrakcyjne, miały one głęboki wpływ na rozwój nauki i filozofii zachodniej. Dziedzictwo tych filozofów jest widoczne w sposobie, w jaki dziś podchodzimy do wiedzy i rzeczywistości. Współczesna psychologia poznawcza, na przykład, bada, jak nasze myśli i przekonania kształtują naszą percepcję i zachowanie, nawiązując do idei Arystotelesa. Łącząc te starożytne wiedzy z nowoczesnymi praktykami, widzimy, jak współczesna nauka potwierdza wiele z tych tradycji. Medytacja, na przykład, jest szeroko badana i uznawana za jej korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Badania pokazują, że medytacja może redukować stres, poprawiać koncentrację, a nawet wzmacniać układ odpornościowy. Praktyka afirmacji pozytywnych i wizualizacji, która wywodzi się z starożytnych rytuałów wizualizacji, jest używana przez sportowców wysokiej wydajności, przedsiębiorców i zwykłych ludzi do osiągania celów i pokonywania wyzwań. Znaczące badanie przeprowadzone przez doktora Davida Creswella na Uniwersytecie Carnegie Mellon wykazało, że medytacja uważności może znacząco zmniejszyć biomarkery zapalne, wskaźnik ogólnego zdrowia. W miarę jak badamy te praktyki, dostrzegamy, że starożytna mądrość oferuje nie tylko wgląd w przeszłość, ale także praktyczne narzędzia do poprawy naszego współczesnego życia. Poprzez badanie i stosowanie tych technik możemy nauczyć się kształtować naszą rzeczywistość w bardziej świadomy i efektywny sposób. W starożytnych Chinach taoizm i buddyzm Chan, znany na Zachodzie jako Zen, były filarami duchowych i filozoficznych praktyk. Taoizm, założony przez Laozi, kładzie nacisk na harmonię z Tao, czyli drogą, zasadą, która rządzi wszechświatem. Podstawową praktyką taoizmu jest Wu Wei, co można przetłumaczyć jako działanie bez wysiłku lub niedziałanie. Ta praktyka polega na byciu w stanie przepływu, gdzie umysł i ciało poruszają się w doskonałej harmonii z otoczeniem. Współczesne badania nad stanami przepływu prowadzone przez psychologa Michali Csikszentmihalyi pokazują, że bycie w stanie przepływu może zwiększyć produktywność, kreatywność i ogólny dobrostan. Buddyzm Chan, który rozwinął się w Chinach na bazie buddyzmu indyjskiego, kładzie nacisk na medytację i uważność jako drogi do oświecenia. Praktyka Zazen, medytacja siedząca, jest centralna dla Zen i polega na intensywnym i zdyscyplinowanym skupieniu umysłu. Współczesne badania nad uważnością, prowadzone przez Jona Kabat-Zinna, pokazują, że regularna praktyka uważności może zmniejszać stres, poprawiać zdrowie psychiczne i zwiększać jakość życia. Te odkrycia odzwierciedlają starożytne nauki Zen o znaczeniu bycia obecnym w chwili i kultywowaniu spokojnego i skupionego umysłu. Teraz połączmy te starożytne nauki z koncepcjami współczesnej psychologii. Psychologia pozytywna, dziedzina badań koncentrująca się na pozytywnych aspektach ludzkiego doświadczenia, takich jak szczęście, dobrostan i spełnienie, znajduje wiele swoich korzeni w starożytnych praktykach. Martin Seligman, jeden z założycieli psychologii pozytywnej, zaproponował model PERMA. Skrót od angielskich słów: pozytywne emocje, zaangażowanie, relacje, znaczenie i osiągnięcia,
który mocno koresponduje z zasadami starożytnych praktyk duchowych. Na przykład komponent zaangażowanie w modelu PERMA można porównać do stanu przepływu w taoizmie, gdzie pełne zaangażowanie w daną czynność prowadzi do satysfakcjonującego i produktywnego doświadczenia. Podobnie, znaczenie w modelu PERMA odzwierciedla cel Zen, polegający na znalezieniu oświecenia i zrozumieniu prawdziwego celu życia. Te paralele pokazują, że starożytne nauki są nie tylko aktualne, ale także potwierdzane przez współczesne badania naukowe. Ponadto neuroplastyczność, koncepcja mówiąca, że mózg może zmieniać się i dostosowywać przez całe życie, jest kolejnym obszarem, w którym współczesna nauka potwierdza starożytną mądrość. Praktyki takie jak medytacja i wizualizacja, powszechne w wielu starożytnych tradycjach, zostały udowodnione jako promujące pozytywne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. Dr Richard Davidson, renomowany neurobiolog, prowadził badania, które wykazały, że medytacja może zwiększać aktywność w obszarach mózgu związanych z pozytywnymi emocjami i empatią, potwierdzając starożytne praktyki promujące zdrowie psychiczne i dobrostan. Aby zastosować te wiedzy w naszym codziennym życiu, oto kilka konkretnych praktyk, które możesz wdrożyć. Codzienna medytacja. Zarezerwuj od 10 do 20 minut dziennie na praktykę medytacji. Może to być tak proste jak siedzenie w ciszy, skupienie się na oddechu lub podążanie za przewodnikiem medytacji. Badania pokazują, że regularna medytacja może znacznie zmniejszyć stres i poprawić zdrowie psychiczne. Praktyka Wu-Wei. Spróbuj zastosować zasadę Wu-Wei w swojej codziennej rutynie. Oznacza to znajdowanie momentów, w których można działać bez wysiłku, pozwalając rzeczom płynąć naturalnie. Na przykład, wykonując zadanie, staraj się całkowicie na nim skupić, unikając rozproszeń i pozwalając, aby Twój umysł harmonizował się z działaniem. Uważność. Włącz uważność do swoich codziennych czynności. Niezależnie od tego, czy jesz, spacerujesz, czy nawet myjesz naczynia, zwracaj pełną uwagę na doświadczenie, obserwując szczegóły i pozostając obecnym w chwili. Regularna praktyka uważności może zwiększyć Twoją świadomość i poprawić ogólne samopoczucie. Pozytywna wizualizacja. Używaj technik wizualizacji do osiągania swoich celów. Poświęć kilka minut każdego dnia na żywe wyobrażanie sobie swoich celów, jakby już zostały osiągnięte. Może to wzmocnić Twoją motywację i uczynić Twoje cele bardziej namacalnymi. Journaling. Prowadź dziennik, w którym zapisujesz swoje doświadczenia i refleksje. Może to pomóc w przetwarzaniu emocji, lepszym zrozumieniu swoich wzorców myślowych i znalezieniu jasności i sensu w życiu. Kontynuując naszą podróż w celu zrozumienia związku między umysłem a rzeczywistością poprzez starożytną wiedzę, kluczowe jest zbadanie, jak te praktyki i zrozumienia przejawiały się w różnych częściach świata. Widzieliśmy przykłady z Egiptu, Indii, Grecji, Chin, a także wśród kultur rdzennych Amerykanów i Afrykanów. Teraz przyjrzyjmy się duchowym i filozoficznym tradycjom kultur rdzennych Amerykanów i Afrykanów, które również posiadały głębokie zrozumienie mocy umysłu i jego zdolności do wpływania na rzeczywistość. Zacznijmy od kultur rdzennych Amerykanów, gdzie duchowość i połączenie z naturą odgrywają centralną rolę. Wiele plemion, takich jak Lakota, Navajo i Hopi, wierzyło w współzależność wszystkich rzeczy i moc myśli i słów do kształtowania świata wokół. Szamani, czyli duchowi przywódcy, praktykowali rytuały uzdrawiania, które obejmowały wizualizację i przywoływanie duchów natury. Używali śpiewów, tańców i świętych symboli, aby wchodzić w zmienione stany świadomości, wierząc, że mogą komunikować się ze światem duchowym i przynosić namacalne zmiany w rzeczywistości fizycznej. Współczesna nauka zaczyna dostrzegać skuteczność tych praktyk szamańskich. Badania w dziedzinie psychologii transpersonalnej i neurobiologii sugerują, że rytuały szamańskie mogą indukować stany transu, które mają głębokie efekty terapeutyczne. Na przykład rytmiczne oddychanie i uderzenia bębnów mogą synchronizować fale mózgowe, promując głęboki stan relaksu i zwiększoną świadomość. Dr Michael Winkelmann, antropolog, prowadził badania,
które wykazały, że te zmienione stany świadomości mogą zmniejszać stres, łagodzić ból i promować uzdrawianie emocjonalne. Przenieśmy się teraz do Afryki, gdzie znajdujemy bogatą tkaninę duchowych tradycji, które uznają umysł za potężne narzędzie do wpływania na rzeczywistość. W kulturze Yoruba w Nigerii religia Ifa i jej praktyki obejmują wróżenie, używanie wyroczni i komunikację z przodkami. Babalawo, czyli kapłani Ifa, używają metod takich jak Odu Ifa, aby interpretować wzory i pomagać ludziom w dostosowaniu ich życia do kosmicznych sił. Te rytuały często obejmują medytację, recytację świętych wersów i wizualizację, aby przynosić harmonię i równowagę. Współczesna psychologia i neurobiologia potwierdzają skuteczność tych starożytnych praktyk, na przykład wizualizacja prowadzona. Technika stosowana w terapiach poznawczo-behawioralnych ma głębokie korzenie w duchowych tradycjach, które obejmują tworzenie mentalnych obrazów, aby promować uzdrawianie i dobrostan. Badania pokazują, że wizualizacja prowadzona może pomóc w redukcji lęku, poprawie wydajności sportowej, a nawet przyspieszeniu powrotu do zdrowia po operacjach. Aby zastosować te wiedzy w naszym codziennym życiu, oto kilka konkretnych praktyk, które możesz wdrożyć. Rytuały wizualizacji. Przyjmij praktykę tworzenia świętej przestrzeni w swoim domu, gdzie możesz wykonywać rytuały wizualizacji. Używaj obiektów, które mają osobiste znaczenie, takich jak kryształy, świece czy inspirujące obrazy, i poświęć kilka minut każdego dnia na wizualizację swoich celów i intencji. Połączenie z naturą. Zainspiruj się tradycjami rdzennych Amerykanów i znajdź czas na połączenie z naturą. Może to być spacer w parku, medytacja na świeżym powietrzu lub po prostu spędzenie kilku minut obserwując drzewa i zwierzęta. Ta praktyka może pomóc w uspokojeniu umysłu i promowaniu poczucia dobrostanu. Śpiewy i mantry. Włącz śpiewy lub mantry do swojej codziennej rutyny. Wybierz słowa lub frazy, które rezonują z Tobą i powtarzaj je podczas medytacji lub wykonywania codziennych zadań. Badania pokazują, że powtarzanie mantr może zmniejszać stres i zwiększać odporność psychiczną. Dziennik wdzięczności. Prowadź dziennik, w którym codziennie zapisujesz rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Ta praktyka, zakorzeniona w różnych tradycjach duchowych, może pomóc w przestawieniu uwagi na pozytywne aspekty życia i zwiększyć poczucie szczęścia i zadowolenia. Praktyki oddechowe. Stosuj techniki świadomego oddychania, inspirowane praktykami szamańskimi, aby uspokoić umysł i zwiększyć świadomość. Wypróbuj rytmiczne oddychanie lub głębokie oddychanie, aby wprowadzić się w stan relaksu i promować jasność umysłu. Kontynuując naszą eksplorację starożytnych tradycji i ich związku z umysłem i rzeczywistością, kluczowe jest przeniesienie tych wiedzy na współczesny kontekst, gdzie możemy zobaczyć, jak te starożytne praktyki nadal wpływają i transformują życie dzisiaj. Przyjrzyjmy się przykładowym postaciom współczesnym i nowoczesnym praktykom, które mają swoje korzenie w tych starożytnych naukach, pokazując, jak starożytna mądrość jest nadal istotna i potężna. Wybitną współczesną postacią, która egzemplifikuje zastosowanie starożytnych zasad, jest Dalaj Lama, duchowy przywódca Tybetu i prominentny głos na rzecz pokoju i dobrostanu psychicznego. Dalaj Lama jest znany ze swojej rygorystycznej praktyki medytacji i współczucia, dwóch centralnych obszarów buddyzmu tybetańskiego. Często omawia, jak medytacja i pozytywna mentalizacja mogą przekształcać umysł, a co za tym idzie, rzeczywistość wokół nas. Współpraca Dalaj Lamy z naukowcami w dziedzinie neurobiologii, jak projekt Umysł i Życie, była kluczowa w pokazaniu, jak te starożytne praktyki mogą pozytywnie wpływać na neuroplastyczność mózgu, redukując stres i zwiększając odporność emocjonalną. Innym przykładem jest dr Joe Dispenza, neurobiolog i autor, który intensywnie badał moc umysłu nad ciałem i rzeczywistością. Dispenza uczy, że poprzez medytację i wizualizację i mentalne przeprogramowanie możemy zmieniać nasze wzorce mózgowe i tworzyć nowe rzeczywistości. Swoje techniki opiera na połączeniu fizyki kwantowej, neurobiologii i starożytnych duchowych tradycji, pokazując, jak współczesna nauka potwierdza transformującą moc umysłu.
Jego wykłady i warsztaty pomogły tysiącom ludzi przezwyciężyć fizyczne i emocjonalne wyzwania, podkreślając skuteczność tych praktyk. Praktyka mindfulness, spopularyzowana na Zachodzie przez postacie takie jak Jon Kabat-Zinn, również ma swoje korzenie w starożytnych praktykach medytacji buddyjskiej. Kabat-Zinn opracował program redukcji stresu opartej na mindfulness, MBSR, który wykorzystuje techniki medytacyjne, aby pomóc ludziom radzić sobie ze stresem, lękiem i przewlekłym bólem. Szeroko zakrojone badania pokazują, że MBSR może znacząco poprawić zdrowie psychiczne i fizyczne, odzwierciedlając korzyści, jakie praktykujący medytacji buddyjskiej doświadczają od wieków. Aby zastosować te wiedzy w naszym codziennym życiu, oto kilka konkretnych praktyk, które możesz wdrożyć. Medytacja z wizualizacją. Weź udział w sesjach medytacji prowadzonych, które obejmują wizualizację pozytywnych scenariuszy i osobistych celów. Aplikacje do medytacji, takie jak Headspace i Calm, oferują różnorodne opcje, które mogą pomóc przeprogramować Twój umysł na sukces i dobrostan. Codzienna rutyna. Mindfulness. Przyjmij codzienną rutynę mindfulness. Zacznij dzień od praktyki uważności, poświęcając od 5 do 10 minut na skupienie się na oddechu i bycie obecnym w chwili. To może poprawić Twoją jasność umysłu i zredukować stres w ciągu dnia. Journaling do przeprogramowania mentalnego. Prowadź dziennik, w którym zapisujesz pozytywne afirmacje i wizualizujesz swoje cele. Pisanie to potężne narzędzie do utrwalania intencji i przynoszenia jasności. Poświęć czas codziennie na zapisywanie swoich aspiracji i wizualizowanie sukcesu. Praktyka wdzięczności. Kultywuj codzienną praktykę wdzięczności. Na koniec każdego dnia zapisz 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Ta praktyka, wspierana przez badania w psychologii pozytywnej, może zwiększyć szczęście i dobrostan. Warsztaty i wykłady. Weź udział w warsztatach i wykładach, które eksplorują związek między umysłem a rzeczywistością. Wiele z tych wydarzeń, jak te prowadzone przez Joe Dispenza, oferuje praktyczne narzędzia i wgląd w to, jak zastosować te nauki w swoim życiu. Starożytna mądrość uczy nas, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości, a poprzez dostosowanie naszego umysłu do naszych najwyższych intencji możemy tworzyć życie pełne znaczenia, celu i spełnienia. Nasz współczesny świat, ze wszystkimi swoimi złożonościami i wyzwaniami, oferuje żyzny grunt do zastosowania tych starożytnych wiedzy. Przyjmując te praktyki, nie tylko honorujemy tradycje przeszłości, ale także torujemy drogę ku bardziej świadomej i harmonijnej przyszłości. Niech ta podróż zainspiruje Cię do głębszego zbadania tajemnic umysłu i rzeczywistości. Niech znajdziesz narzędzia i praktyki, które rezonują z Twoją osobistą prawdą i które pomogą Ci kształtować rzeczywistość odzwierciedlającą Twoje najważniejsze marzenia i nieograniczony potencjał. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli uważasz, że ten film jest pomocny, udostępnij go znajomym i rodzinie, aby więcej osób mogło skorzystać z tych starożytnych mądrości. Nie zapomnij polubić i sprawdzić polecaną playlistę na ekranie, aby uzyskać więcej inspirujących treści. Do zobaczenia!